Siema Maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejna nowa gra, czyli Human Fall Flat. Zapraszam was bardzo serdecznie. Tak więc, czym jest Human Fall Flat? Tak naprawdę jest to gra w stylu Gang Beast, czyli chodzimy bardzo giętkim ludzikiem, który jest bardzo giętki, jak już mówiłem, i musimy robić różne chyba jakieś zadania na mapkach. Tego dokładnie jeszcze nie wiem, z tego co widziałem, tak właśnie jest. Grę mam dopiero dzisiaj, nie testowałem, więc przetestujemy ją razem. Dobra, tak więc tak zaczyna się nasza przygoda w tej grze. Spadamy gdzieś na jakiejś mapce i no i jesteśmy. Poruszamy się oczywiście w WASD, pewnie wygodniej byłoby grać na padzie, jednak ja nie lubię kamerki. Okej. Co to jest? You just grabbed an instructional video. Okej. Great. Pięknie. Podniosłem film. Look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. Ciekawe. Okej, to już wszystko. Czyli to są takie kasety wideo, tak jakby, które kiedy będziemy w danym miejscu, już widzę tam na przykład jest jedna w oddali, kiedy będziemy w danym miejscu, bo tutaj to jest gra tak jakby logiczna, trzeba tutaj rozwiązywać różne tak zwane puzzles, czyli różne zadania, i te oto kamerki wideo powinny nam pomóc rozwiązać te zadania, więc już wiemy tyle przynajmniej. Dobra, tak więc idźmy dalej, wejdźmy do domku i zobaczymy co tam dalej, bo to jest... Ludzie wejdą w każde drzwi, które napotkają, więc coś w tym jest, coś w tym jest. Wchodzimy po schodkach. Całkiem dobrze nam to wychodzi. Zobaczymy, co tutaj w windzie można zrobić. Na pewno można przycisnąć przycisk. Tak, naciskają każdy przycisk, który widzą. Też coś w tym jest. Czyli widzę, że to będzie kolejna mądra gra. Albo i nie aż taka mądra. Mamy tutaj kolejne video, więc sobie obejrzymy. Dobra, trzeba obejrzeć video. O, tu jest jakiś filmik. If you can't grab something or push a button, don't blame your hands, blame your head. Czyli? You need to look up to grab something that is high. And you will have to bend over to reach something that is on the floor. Logiczne. Czyli musimy... This is a safe place. Czyli po prostu musimy, kiedy chcemy coś z wysoka podnieść, to musimy się popatrzeć do góry, a kiedy chcemy coś z ziemi podnieść, to musimy się pochylić. No myślę, że to jest całkowicie logiczne. Tutaj nasz pan zapewnił nas, że to jest bardzo bezpieczne miejsce, żebyśmy się nie martwili. No coś średnio mi się wydaje, że to jest takie bezpieczne miejsce, patrząc na to, jaka przepaść jest zaraz obok naszych tutaj nóg i dłoni. Trzeba nacisnąć przyciski. Jeden u góry i jeden na dole. Tak, będą się wspinać wysoko i skłaniać, ażeby zdobywać swoje cele. Czy to jest posąg sikającego typka? Nie. Chyba nie. Czekajcie. Czy tutaj tak, tak samo jak w tym da się wspinać? Znaczy tak wisieć? Da się wisieć, okej. Okay. Więc to jest bardzo przydatna informacja. Czyli ta gra jest naprawdę bardzo podobna do Gang Beast. Jestem ciekawy, czy to jest tej samej jakby firmy? Możliwe. Aż tak to się nie wgłębiałem w temat. Co tu trzeba zrobić? No nacisnąć przyciski, ale myślałem, że tu będzie jakiś puzzle. A tak naprawdę tutaj jeszcze nic takiego nie ma. Czy ja tu będę musiał dwa naraz nacisnąć? O! Widzicie? To było dobre, ale co tutaj? Okej, okay, koniec. Ale nigdy nie będą potrafili latać i że nie potrafią latać. Czyli to był taki tutorial i spadliśmy na drugą mapkę, czyli... Ej, to jest naprawdę bardzo fajnie rozwiązane, że tak jakby spada się z jednej na drugą mapkę. Czyli to był taki istny tutorial. Teraz pewnie będziemy już mieli jakiś puzzle. Tutaj mamy... No nie no, gra naprawdę wygląda... Gra naprawdę wygląda bardzo ładnie i to trzeba przyznać. Ja lubię takie minimalistyczne grafiki.
Tutaj musimy wejść pewnie na górę, bo mamy tutaj ciufcię, która spadła. No, raczej tak to wyglądać nie powinno. Najprawdopodobniej będziemy musieli przesunąć tutaj ten śmietnik, bo tam widzę jakieś drzwi. Ale to raczej w drugą stronę, bo tutaj jest śmietnik, znaczy tutaj jest krawężnik. A więc przesuńmy to gdzieś tam. O, pięknie. Czy to... Ej, nie, ale nie, nie spadaj. Halo, śmietniku, nie. Czekajcie, wniosę go troszkę na górę. Niech nie spada. Dobra, jednak nie, bo zaraz sam spadnę, więc może pomogę mu spaść po prostu. Też nie pomogę, a może tam coś w środku jest? Patrzcie. Nie widzę. Dobra, mniejsza o to, kogo interesuje, co jest w śmietniku? Drzwi są otwarte, więc wejdźmy w drzwi i tutaj jest pociąg? Czy ja będę musiał jakoś tutaj... Jak się wspina? Nie wiem, ale widzę, że tam są drzwi i wydaje mi się, że będę musiał jakoś ten pociąg popchnąć. Tak, będę musiał przeciągnąć jeden wagonik, ażeby ten drugi mógł wjechać tam. No i to jest, widzicie, to już są gry logiczne. Ja w grach logicznych jestem taki całkiem średni. Powiedziałbym, że bardzo średni. Dlatego jest wiele gier, które bardzo mi się podobają, jak na przykład The Witness, które wygląda wyśmienicie, ale... No jest grą logiczną, więc najprawdopodobniej zbyt dobry w tym nie będę. Tutaj na razie jestem dobry, ale to jest pierwsza mapka tak naprawdę. Co tutaj powinienem zrobić? No wygląda na to, że powinienem to przeciągnąć tutaj. Ale nie zgniataj. Tylko w jakim celu powinienem to tam przeciągnąć? W celu takim, żeby tam wskoczyć. Aha, może jak się rozpędzę z góry na przykład. Może to będzie miało sens, no bo wspinać tu w tej grze chyba się nie da. Wezmę rozbieg i spróbuję tam wskoczyć po prostu. To może mieć jakiś sens. No dobra, złapałem się, ale jak się wspina? Okej, okay, nacisnąłem tylko spację, więc... Raczej wielkiej filozofii tutaj nie było. To też spadło. Czy to się da całe zrzucić? Chyba nie, więc... Trudno. Ok, jesteśmy już na tak jakby trzecim etapie tej historyjki. Tu jest kolejny... Wow. Na to się już raczej nie wespnę, więc może jakby tak próbować? Nie, no to bez sensu. Ale najprawdopodobniej znowu muszę to po prostu przesunąć na tyle, żeby móc tutaj przejść. Stop, stop, stop. I tam wskoczyć. Tak mi się wydaje, że trzeba to zrobić. Czy to jest... No myślę, że to jest... To jest taka odległość, którą dam radę przeskoczyć. Żadnego remota tutaj nie widzę, żadnego filmiku, więc spróbujemy wskoczyć. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia całkowicie, bez żadnych problemów. No tak, bez żadnych problemów, tylko co teraz? Dobra, mniejsza. Chyba niezbyt zapamiętałem, jak się tutaj wspina. Więc spróbujemy raz jeszcze wejść po schodkach i wskoczyć teraz już jednak całym obwodem ciała na tamto miejsce. Spadł dla nas filmik, więc dobra, ale ja myślę, że bez filmiku dam radę spokojnie przejść ten poziom. Dokładnie, dałem radę, ale dobra, zobaczymy ten filmik. Już wiem, jak to zrobić, więc pooglądamy. You can push objects with feet like on top on the platform while holding wall. Aha, czyli oni chcą, żebym ja wszedł na tą platformę po ścianie, tak jakby trzymając ściany. Zobaczymy, czy tak się da. Czy tak to zrozumiałem, nie? Że oni chcą, żebym ja robił coś takiego. Halo? No dobra, powiedzmy, że pewnie by się tak dało, ale ja jednak wolę moją technikę, czyli po prostu wskoczyć na to i potem z tego po prostu zejść, wskoczyć na tamtą platformę. Myślę, że to jest całkiem dużo lepszy sposób niż takie
Wspinanie się. Dobra, tutaj wyszło. No i tutaj już żadnych problemów nie będzie. Jezus! Ale on to przeskoczył. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk i przechodzimy dalej. To wygląda dość niebezpiecznie, co tylko zwykły przycisk trzeba nacisnąć. Dobra, jest przycisk. I na którym już poziomie jesteśmy? Sam już do końca tego nie wiem. Ale zbliżamy się, myślę, do końca może nawet tej mapki. Czyżby? Tu jest bardzo dużo pociągów. Mishor na pewno miałby tutaj raj, ale no zobaczymy, co tutaj trzeba zrobić. Dobra, jak widzicie, mam tutaj naprawdę dużo pociągów. Okej, czyli tutaj jest platforma, na którą musimy wejść. Tam na górze jest. Widzicie? Więc musimy po prostu połączyć te pociągi najprawdopodobniej. Tylko jak ja wejdę na ten? Czy stąd dam radę ze... Tak, dobra. Więc to jest w sumie całkiem łatwe. Chyba, że coś mnie zaskoczy. O, ja idę bez pociągu. No złap ten pociąg, co ty robisz? Czy jego nie da się przesunąć? No tak średnio idzie, bym powiedział, więc to może nie być aż takie łatwe, jak mi się wydawało początkowo. No, odłączyć tego raczej nie dam rady. Boję się, że zrąbałem. Jest całkiem prawdopodobne, że zrąbałem. Dobra, udało się. Huh. Pomyślicie, że... Mano, czemu myślałeś, że zrąbałeś, no? No myślałem, że zrąbałem, ponieważ... myślałem, że stamtąd już nie wyjdę, ale no... Kurde! Co mogę zrobić? Ten pociąg jakoś chyba trzeba jednak przesunąć. Czy tam jest jakaś opcja, żeby wejść na górę? Okej, poczekajcie, czy to może być sposób, żeby to przejść? Przesunąłem jeden wagon, bo myślę, że dalej dam radę na niego całkowicie bezproblemowo wejść. Na przykład wskoczyć na niego po prostu stąd nawet. Dobra, nie potrafię tutaj naprawdę wchodzić na nic, więc no trudno, ale czy stąd ja doskoczę tam? Powinienem raczej bez... No nie, no kurde, byłem tam, ale spadłem. I stąd skoczyć tam i stamtąd przeskoczyć tam. To ma chyba sens, nie? To tak chyba powinno właśnie wyglądać. Oni mi pisali też, że ja mogę jakby przesuwać te obiekty będąc na ścianie. Dobra, stój, no! Co ty robisz, człowieku? Dobra, bo on tak skacze jak głupi. Ja raz skoczę, a on podskakuje trzy razy. I co ja mam zrobić w taki... Czy... Nie, no tu chyba nie wystarczy wejść, co? Dobra, jestem. 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 Hu. Dobra, udało się. Panie i panowie, udało się. Nie pomyślałem najpierw o tym, tylko... zajęło mi to trochę, muszę przyznać. Ha, było ciężko, a to jest dopiero podstawowa ta, pierwsza jakaś mapka, czy tam druga. Ale udało się, no to najważniejsze. Mówiłem, że w puzzlach ja nie jestem jakiś mega dobry, a nawet powiedziałbym, że jestem zły. To już jest koniec tej mapki. Padamy sobie na dół i wchodzimy do kolejnego poziomu. To jest naprawdę, ten poziom był naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny. Tutaj mamy kolejny poziom, już widzę, z jakąś tam przekładnią, na którą trzeba stanąć i tak dalej, ale... To wszystko już w następnym odcinku z Human Fall Flat. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli macie dla mnie jakieś tipy, to walcie śmiało w komentarzach. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.